Imagine you're the designer who has to work with neon. You don't have planes to work with. You can't model three-dimensional forms. You have to take light and make it appear like a drawing in the sky. So this is fantastic, witty, imaginative, creative act in producing great neon. And Warsaw is a place where there is great neon. The neons did not advertise as such. They were more there to inform or to decorate or to light a building or an area. It wasn't unusual for a neon just to say bread, sewing machines, restaurant, library. That was their socialist message. Neon, najkrócej mówiąc, jest to reklama świetlna, która przy pomocy gazu, kolorowego gazu, daje efekt reklamowy, daje pewną barwę miastu. The neon itself, it's a very sort of lovely object to photograph. Well, everybody in the world, I think, loves neon because of its the light it gives. It's a sort of special light. You can see it from far away, but also you can look at it closely. It doesn't harm your eyes. So it's just very pleasing to work with. It's got subtle colors, so I enjoyed photographing them. I became interested in the neons in December 2005 when I came to Warsaw for a visit. I left Poland in 1991 and since then have been living and working in London. So Warsaw was relatively unknown to me, and during that visit in winter I noticed some striking but sadly decaying neon signs. I became intrigued by them and decided to do some research and see if there were more of them. A lot of the photographs that I've taken for my book are of neons that are no longer there. They have been destroyed or ended up here or are gone. Very early in the project, I became aware that the neons were disappearing at a frightening rate. I think to take them away and protect them, it's a better option than to have them destroyed. Very few people in Poland today would like to go back to the 50s or 60s. There might be some traces of personal nostalgia. This was a good time in my life. But everybody recognizes here that this is not a kind of political environment that anybody wants to go back to. And yet at the same time, people are fascinated with one of the symptoms of the 50s and 60s, neon itself. So it's kind of hard to reconcile these two things. But I think in a way, it's a moment where people are looking back and trying to think about what were the values, what were the positive things that can be drawn out of that 40-year history that is often so disparaged. And certainly the achievements of artists and designers, sometimes in neon, is one of those things that can be claimed back. No właśnie, jesteśmy na dachu
budynku MDM-u i za nami jest właśnie wspaniała siatkarka, nazywana przez niektórych jako koszykarka, Święta Magda i różne inne też ma imiona. Została odnowiona w 2005 roku. To jest 40-metrowy neon, który idzie do samego dołu budynku. Zainteresowałam się taką koncepcją odnowienia neonu, ale odnowienia neonu w miejscu, w którym istnieje. Że nie przenoszę go jako dzieło sztuki do galerii, czy nie robię na jego temat po prostu pracy, opowiadając o ich pięknie i znaczeniu, czy znaczeniu na przykład architektonicznym, tylko jakby oddaję go jako społeczną rzeźbę. Siatkarka służyła jako symbol, który reklamował w pewien sposób, w ten taki utopijny sposób reklamował sklep sportowy. I mean, one of the really interesting things for me is the number of perhaps relatively young people who don't have any personal first-hand experience of the moment when neon appeared in the city. They might remember it from their childhood. They've become very active in somehow protecting neons or even restoring them. So Paulina Orłowska, who's a young artist, making a very successful career throughout the art world, has one of her projects effectively funded the renovation of a major piece of neon, girl playing volleyball right in the center of one of the major historic districts of the city. And she's made some quite provocative arguments that says, look at this, this is a time when advertising could produce high culture or cultural values. And she's making a point about really the bankruptcy of a lot of the commercial advertising which now floods the city center. So this is partly a provocation, but it's also, I think, an act of restoration. Przedwojenną Warszawę pamiętam wycinkowo, dlatego że byłem małym chłopcem. Pamiętam ulicę Wierzbową, gdzie była restauracja Oaza. Pamiętam dlatego, że nie chodziłem do Oazy, natomiast chodziłem do ciotki na ulicy Boduena i trzeba było przejść Wierzbową. To było takie miasto zachodnie. Po prostu obowiązywały reguły i sposób widzenia reklamy na wzór zachodni. Neon first arrives in Warsaw in the late 1920s, and when it arrives, it's part of a very vigorous, bustling commercial city. Neony były od początku takim symbolem nowoczesnego życia, nowoczesnej Warszawy i nowoczesnego państwa, które odbudowywało się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. To państwo tworzyło swoją nową twarz, nowe oblicze. The Second World War is a moment of entire devastation for Warsaw. It's almost completely ruined. It's hard to imagine that any neon could have survived that. And that bustling interwar city seems to have entirely disappeared. To było po prostu jedno wielkie usypisko gruzów. Przecież trzeba pamiętać, że Niemcy metodycznie w tym celu nawet wydrukowali mapę, na której naniesiono wszystkie punkty, które mają być zniszczone. Ta nienawiść do miasta była przerażająca.
gruzy, gruzy, jak jakieś łańcuchy górskie, wyższe i niższe szczyty, zwały gruzów, a ślady dochodzenia były takie ścieżki, jakby wśród kamionów tych zburzonych domów. To niezwykłe wrażenie. I po tym zaczęła się ta też bardzo intensywna odbudowa. A właściwie budowa na nowo. To miasto zaczęło właśnie tak zanikać, można powiedzieć. Zaczęło ulegać szalonej takiej metamorfozie, obcej, wrogiej. Well, I think the city in the early 1950s was really being shaped by a vision that I suppose was Soviet in its origins. Slowly, step by step, the communist authorities pretty much ensure that there's no space for advertising, there's no space for commerce. They even launch a kind of war against trade in the late 1940s. In the moment before Neon returned, Warsaw, certainly in the minds of its critics, was seen as a kind of dull environment. Były lata ciężkie w tym ustroju, bardzo ciężkie, takiej jawnej już komunistycznej przemocy i indoktrynacji bezpardonowej. To się nazywało umownie stalinizmem. To trwało u nas do 55, początku 6 roku. I wtedy nastąpiła ta historia pewnych wstrząsów w systemie, który nazywa się odwilżą, lub krótko u nas się nazywa, w całym systemie nazywa się odwilżą, a u nas krótko październikiem 56. Też była odwilż nie tylko o charakterze politycznym, chociaż może potem śrubę coraz bardziej przykręcano, ale to była też odwilż, która troszeczkę jak zadziałała w ten sposób, jak ciśnienie, które w baloniku jest coraz większe i nagle ten balonik pęka i wylatuje powietrze. Tak z tego balonika wyleciała absolutnie nieprawdopodobna ilość rozmaitych pomysłów, inicjatyw, talentów artystycznych. Artists and designers were given some degree of freedom in terms of how they might express their ideas. Modern design, modern architecture was given license again here. And the wave of neon has to be seen in the context of this sort of opening up a re-engagement with modern culture. Były różne fenomeny tej działalności kulturalnej, artystycznej, architektonicznej w czasach PRL-u i szczególnie właśnie po 56 roku, których nie spotkalibyśmy na Zachodzie. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić to, że w jednej grupie spotykają się wybitni architekci, wybitni graficy, malarze, projektanci form przemysłowych, konstruktorzy. Te grupy były tworzone po prostu centralnie, ale to powodowało, że powstały rzeczywiście projekty grupowe, które są wybitne. Kino Skarpa było udekorowane rurkami neonowymi, było udekorowane neonami. Neony prowadziły do wejścia i kierowały widzów do sali kinowej, jakby decydowały o przestrzeni w tym budynku, we wnętrzu. We have new buildings, we have modern buildings, we have modernity, we have light, we don't have dark walls and streets. Everything is bright, everything is colorful as well. So neons were working within those desires. Każdy neon był chyba witany z satysfakcją. Były takie, które się wbijały w pamięć specjalnie.
Neon niesie w sobie nie tylko element estetycznego doświetlenia miasta. Ma również pewną taką cechę, która pozwala zlokalizować się z tą częścią miasta. I jeżeli zobaczę ten neon z łbem krowim dzisiaj na zdjęciu, to wiem, że to jest Krucza po prostu. Te neony pojawiały się na tych głównych ulicach, jak Alei Jerozolimskie, jak Marszałkowska, czasami na Nowym Świecie. Więc jeżeli się na tych kilku ciągach pojawiało się tych kilka dodatkowych atrakcji, no to było wielkie poruszenie, no bo nagle coś tam nam zaświeciło. Czuliśmy się, że chwilami jesteśmy częścią może świata, Europy. Ciepło wspominam właśnie pismo Stolica. Każdy nowy neon, czy każde nowe osiągnięcie w mieście bardzo starannie notowało. Stolica w ogóle zrobiła kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o historię miasta, jeśli chodzi o jego wyraz, o jego pamięć. And in the 50s, that moment where the city seemed to be too drab, seemed to be too grey, Stolica was one of the major advocates of this process of neonization. I mean, it's strange that to neonize becomes a kind of verb that enters into the Polish vocabulary. There's nothing like that in English. The body that produces these neon signs is effectively the state or its different branches. So that's not like advertising in the West. Przedsiębiorstwo Reklama powstało w 1956 roku. W latach największego rozkwitu, czyli lata 70., robiliśmy od kilku do kilkunastu reklam miesięcznie. W tym zakładzie to wszystko było konstruowane, włącznie z tymi neonami. To było bardzo piękne, bo przy tych iluś stanowiskach siedziały sobie panie, które te rurki pod tym płomieniem gięły i one to robiły szalenie sprawnie. Od momentu zamówienia reklamy przez klienta do momentu powstania tej reklamy często mijały i 3 lata. Przede wszystkim był bardzo skomplikowany proces projektowania, zatwierdzania. Wieloetapowy cykl zatwierdzania reklam przez naczelnego architekta, później przez naczelnego plastyka, wydawanie pozwoleń na budowę, na każdą reklamę. Podpisywały się umowę, termin i ten projekt trzeba było po pierwsze, poza uzgodnieniem oczywiście ze zleceniodawcą, to najważniejsze to było uzgodnienie w Urzędzie Miasta. Często to było z autorem tej architektury i był naczelny plastyk Warszawy. Wtedy była taka instytucja, szkoda, że jej teraz nie ma, i on zatwierdzał lub nie. Ja starałem się, żeby te neony były możliwie najbardziej takie jakościowo dobre, żeby nie wchodziły w sytuacje kolizyjne z innymi elementami miasta. Architects and designers realized that architecture isn't enough in itself,
and that the vitality of a city comes from movement, comes from light, comes from a sense of its changefulness. So to have a kind of dancing neon sign is to bring some of that energy to the city, and that's certainly what's been claimed by the proponents of neon at the time. Włodarze poszczególnych dzielnic życzyli sobie, żeby ich dzielnice wyglądały jak najbardziej atrakcyjnie i oni nakłaniali dyrektorów poszczególnych przedsiębiorstw, żeby wykładali pieniądze na realizację reklam ciągów ulicznych całych, żeby było czym się pochwalić. It was important that the space would not be perceived or would not be chaotic. It was important that there would be a space, would be coordinated and harmonized. So there were different aesthetic processes which were very much linked to the political process of the time at work. Był taki piękny neon, bukiet kwiatów, Aleje Jerozolimskie Róg Kruczej. To była reklama, która świeciła w okna. No i powstał ogromny szum, że to przeszkadza mieszkającej za tym oknem pani. Co się okazało? To była aktualna kochanka pana Cyrankiewicza, premiera ówczesnego. I wszelkimi siłami usiłowano doprowadzić do demontażu tej reklamy. Ale ponieważ wszystko się odbyło zgodnie z przepisami, zatwierdzone to było wieloetapowo, no to nie było siły, żeby to zmienić. Zaczęliśmy tworzyć kolekcję także w oparciu o neony. Zaczęliśmy włączać projekty neonów i właśnie archiwum firmy Reklama do kolekcji muzeum. Ta dokumentacja jest niezwykle interesująca. Ona pokazuje architekturę, ale też pokazuje design, pokazuje projektowanie nowoczesnego miasta. Okazało się, że to planowanie urbanistyczne, komunistyczne, te PRL-owskie budynki ze szkła, które bardzo często były nieekonomiczne, były bardzo często źle zaplanowane, są dzisiaj ikonami architektury w porównaniu z tym, co zbudowano w Polsce po 1989 roku. Neon Skarpa, który jest w naszej kolekcji, został zaprojektowany przez bardzo ciekawego architekta, Zygmunta Stępińskiego. Stępiński stworzył tam wyjątkowy projekt. Użył tam neonów na pewno w taki niezwykle ciekawy sposób i no to jest niezwykła strata po prostu. Nie mamy już tego budynku i ten neon w naszej kolekcji to jest ukłon w stronę tego, czego już nie ma. Najprościej zaprojektowanie neonu to było umoczenie dawnej stalówki w tuszu i tym ciągłą linią rozpisanie takiego neonu. Neon lettering has a very particular character that makes it rather different from the kind of lettering you find in your newspapers and books. It's not typographic. And what that means is that it's not a standard letter form that can be used anytime, any place, anywhere. Usually, these neon signs are made for one place, for one time, and they have a unique, distinct character, almost like handwriting. Wielu projektantów zrobiło świetne rzeczy. Coś tam na górze się świeciło, potem kroplami spadało, coś się zapalało. Czyli część projektantów potrafiła do tego dodać anegdotę. Anegdotę i jakąś treść, która wprowadzała pewien dowcip, jakieś zaskoczenie.
Neon Emilia dla mnie był, ja się bardzo cieszyłem z tego, że mogłem to robić, ponieważ to był nowy pawilon zrealizowany. Tam niewiele się działo naokoło. Możliwe, że za kilka lat w ogóle Emilia zniknie, bo to jest cenny grunt w centrum Warszawy, że tam powstaje wieżowiec i po Emilii nie będzie już. Będziemy mieli kolejną dokumentację. Neon was seen as one of those devices which might somehow capture the excitement of living in a modern city. But of course, there were kind of tensions and contradictions because neon is suggestive of advertising, of commercial practice, and that certainly wasn't something that was being licensed with the same enthusiasm. So this strange contradictory term, socialist advertising, was a kind of challenge for anybody who wanted to bring neon to the city. And so for those people who were advocates of neon, they argued its socialist case by saying, well, these will be like landmarks in the city. They'll have a kind of navigation purpose. They'll help us orientate ourselves in the city because these are unfixed. They're not like commercial billboards. They'll be there for the long run. The other thing that was claimed was that maybe this could be something like information, public information. So this wasn't simply the hard sell telling you to buy something you didn't need, but might be seen as a kind of benign message. It's good to save. Trzeba powiedzieć, że powstały bardzo utopijne projekty, że może czasami ta skala była nawet niespodziewana. Chcę tu powiedzieć szczególnie o projekcie Domu w Centrum, które pokrywały całe kilometry rur neonowych. Mamy takie realizacje neonowe w Nowym Jorku czy w innych amerykańskich miastach, ale trzeba powiedzieć, że to wszystko były realizacje komercyjne. Natomiast w Warszawie ta komercja była sterowana centralnie i w tej centralnej polityce komercyjnej bardzo często nie reklamowano marki. Bardzo często reklamowano po prostu ideę. Lampy, po prostu sklep albo po prostu bar. Ale jaki bar? To już to było na drugim planie. Kilka świecących takich broszek, takich spinek, takich coś tam błyszczy i jakby nam, że w tej szarej, smutnej rzeczywistości, no widzicie, świeci nam się neon i bawcie się dzieci, no bo tu wam się świeci, wam jest przyjemnie. Natomiast jeżeli była propozycja reklamy czegoś, czego nie można było kupić albo reklama abstrakcyjna, to ja z tego rezygnowałem, bo uważam, że to po prostu nie ma sensu. It's really hard to draw a line where was propaganda, where was advertising. These were all spaces which were state designed. Na przykład ziemi sądeckiej, nagle wielka reklama. Ani nie było tych prospektów ziemi sądeckiej, a gdzieś na Świętokrzyskiej była wielka reklama tydzień. Albo reklama jakiegoś produktu, którego nie było. Często były reklamy, prawda, które reklamowały sklepy mięsne, a wewnątrz były nagie haki przysłowiowe, nie było tego mięsa, które reklamowały. Ale oderwijmy się od przyziemnych trosk i spójrzmy w górę na światła wielkiej Warszawy. Stołeczne neony spełniają ważną rolę. Informują, uczą, bawią, patronują przedsiębiorstwom o nazwach poetyckich i symbolicznych. Nad Warszawą nocą niebo aż wstydzi się swoich nędznych gwiazd.
Trzeba tylko ustawić się pod odpowiednim kątem i patrzeć przez specjalne szkiełko. W czasach PRL-u żyło się w Polsce zupełnie inaczej niż dzisiaj. To zresztą we wszystkich krajach komunistycznych to był system nieustannego niedoboru wszystkiego, czyli kolejki do sklepów, czyli zdobywanie. Nie kupowanie, a zdobywanie różnych rzeczy, ale też w różnym czasie to różnie wyglądało, bo inaczej zagomułki, mówiono zagomułki, puste półki. Inaczej, kiedy w latach 70. do władzy doszedł Gierek i na samym początku tego panowania Gierka wydawało się, że zaczynamy żyć w takim prawie dobrobycie. Czasami niektóra litera się nie świeciła. No i były ciekawe ich sytuacje, że zamiast napis przeczytany, to tak czytaliśmy coś na zasadzie czkawki albo jakichś dowcipów, prawda? PZU zamieściło taki ogromny neon: PZU ubezpiecza ciebie i twoje mienie. Po którejś tam kolejnej wichurze ten neon się uszkodził i paliły się tylko litery UB, ciebie i twoje mienie. I ponieważ UB to był skrót Urzędu Bezpieczeństwa, czyli Policji Politycznej, właściwie stworzyła się zupełnie nowa sytuacja i nowa wartość. Istniała komisja, która jeździła nocą po Warszawie i sprawdzała, które neony są zepsute, które są dobre. Karano osoby odpowiedzialne za elektryfikację Warszawy, no i one musiały się wytłumaczyć, musiały naprawić te neony. Nazywaliśmy to tak zwanym wesołym autobusem. W tym autobusie byli komendant policji, naczelnicy dzielnic, służba zdrowia, szereg służb miejskich, które odpowiadały za porządek, czystość w mieście i między innymi za funkcjonowanie reklam. Zupełna katastrofa nastąpiła w drugiej połowie lat 70., kiedy zaczął się kryzys. Zresztą nie nazywano tego nigdy w Polsce kryzysem, znaczy w czasach Gierka, w czasach propagandy sukcesu. Nie mówiono kryzys, tylko mówiono wtedy przejściowe trudności. Te przejściowe trudności przeciągały się tak przejściowo przez kolejne lata i doszły do czasu powstania Solidarności, kiedy już gospodarka totalnie się załamała. Jeszcze przed stanem wojennym zaczęły występować trudności energetyczne. I oczywiście najłatwiej było firmom wyłączać reklamy. I to był okres, kiedy nieraz przez wiele miesięcy reklamy nie funkcjonowały, a wówczas popadały trochę ruiny, ulegały dewastacji. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Stan wojenny. Myślę o roku 81, o grudniu. Był ogromną krzywdą dla miasta, dla stworzenia takiej atmosfery ponurości, takiej blokady wojskowej.
kazano wyłączyć wszystkie neony. I miasto było ciemne, puste, jeszcze godziny policyjne, od której do której nie wolno było chodzić. Wpierw bardzo wcześnie już miasto gasło, potem trochę rozluźniono rygoro 2 godziny, ale ciągle pustka. Takie gasnące neony są bardzo przykre. W sensie wyrazu miasta widać było, że coś jest chore. Tymczasem odłączenie ich tylko od prądu, bo tak to było najprościej, spowodowało, że wszystkie te programatory się zniszczyły. I kiedy zdecydowano, że można z powrotem już przywrócić tą twarz miasta, to się okazało, że nie ma co przywracać, bo większość tych neonów jest po prostu uszkodzona, zniszczona. When I first came to Warsaw in 86, and this was really a sad time in certainly Polish culture and in the city life. It's a time when really there's a great deal of tension between state and people, that the economy is absolutely faltering, and as if to mark the sort of desperate nature, all the neon was broken, it wasn't working. So those kind of great illuminated promises of the 50s, the possibility of putting socialism back on track, had evaporated, and we know what comes next. This is really the end of the system. The atmosphere of a Western city changes constantly, while the East European city became in a way frozen in time. After 89, we had this city as if mothballed in a way. It was contained, it didn't have, of course there were changes, some changes because neons were repaired and there were changes in designs, but there was no major change in the general look of the city. Early 90s, one of the major growth areas in the economy was advertising itself. Young graphic designers would set up their advertising businesses. It was a kind of market which had been hemmed in and suddenly exploded. But this meant that the city somehow came to take on this kind of appearance of chaos. Billboards featured everywhere, they'd be as big fabric screens run over the entire facades of buildings, over historic buildings, important buildings in the cityscape. So there was a sense in which the city was losing its identity. Niedawno przeglądałem swoje notatki, to były notatki z roku 1991, już nie pamiętam jaki miesiąc, ale na pewno rok 1991, i zapisałem sobie, że znikł neon niesamowicie charakterystyczny dla Warszawy, koleje radzieckie. To jest rok 1991, wtedy zaczęły znikać te neony z czasów PRL-u. Większość tych rzeczy została zniszczona po roku 1991. To zupełnie nie zostało docenione. To jakby traktowało się jako taki garb PRL-u, że teraz przyjdzie nowe. I would say that Berlin was the one that made me realize, because it disappeared, it made me realize that, well, this project has to be done now.
It was still lit and working when I first saw it, and when I came back 2 weeks later, it was gone. And I couldn't believe that something that's been hanging there for at least 40 years could disappear virtually overnight and with no warning. So I managed to contact the company that had the shop there and somehow get a permission to rescue the neon. And also the Neon Berlin led me to Reklama, the company that made it in 1974. So it was a nice circle in a way that the company that made it all those years ago have renovated that neon. Redakcja architektury, która na co dzień zaangażowana jest w kwestie poprawiania jakości przestrzeni miejskiej i jakości życia w mieście, przy okazji swojego jubileuszu postanowiła wspomóc renowację neonu na budynku stacji Warszawa Powiśle. Stworzyliśmy w miejscu dawnych kas dworca Warszawa Powiśle coś, co tak naprawdę trudno określić. Najłatwiej jest nazwać to miejscem. Jest to kawiarnia, jednocześnie klub, jednocześnie ogromna przestrzeń do różnych pokazów artystycznych. Wszyscy, którzy przychodzą do nas, pytają tak naprawdę o ten neon, zwracają na niego uwagę, szczególnie w tym momencie, jak jeszcze nie jest odnowiony i zamiast Warszawa Powiśle pali się Szawa Powiśle, co jest dość komiczne, no ale dzięki tym funduszom będziemy w stanie to zmienić i tak naprawdę ten neon nada nowego blasku, takiego jak miał wcześniej. I've opened a Neon Museum and Neon Foundation in order to bring the whole collection together, because those neons have been stuck all over the place. They've been on my sister's balcony, on people's courtyards, and so on. So it's nice to bring them together and open this collection to the public. It's fantastic to bring them back to life and tell the story of the people who designed them, who created them over 40 years ago. I think particularly neons have shed their negative political connotations. I jeszcze jeden neon z planu hotelu Juliś. Też budynek z końca lat 20. przedwojenne kino Apollo. To jest też ulica Marszałkowska. W takiej marniastej dosyć budzie to kino się znajduje. Nie ma nic przyjemniejszego, jak coś, co było zaprojektowane tam ileś lat temu, nagle jest traktowane jako wręcz jako dzieło sztuki. Niektóre te neony są odtwarzane. To też dla projektantów jest to też bardzo miła, taka przyjemna rzecz, że coś, co popełnili kiedyś z różnym skutkiem, no w tej chwili budzi takie zaufanie i zainteresowanie. Zostałam zaproszona do stworzenia nowego neonu
dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Neon ten bardzo bazuje na tym świetnym projektowaniu i projektach właśnie z lat 60. Wiele warszawskich instytucji w ostatnich latach odtwarza swoje dawne neony albo projektuje sobie nowe neony, żeby też jakoś zaznaczyć to, że ta wizualność Warszawy nie musi się opierać tylko na wielkoformatowych billboardach, na dużych reklamach, które przesłaniają budynki, ale że instytucje kultury mogą reklamować się i być obecne w takiej urbanistycznej tkance miasta w inny sposób. Neony są też takim przykładem tego, jak można dekorować nowoczesne miasto, nie niszcząc go. Now, what's so interesting for me is that one of the debates about how Warsaw might regain its identity is people have turned back to the socialist era neons. If you walk through the streets of Warsaw today, I think at first you're really in a city that looks very much like other cities across Western Europe, partly because that branding culture, which is now global, is of course here too. But you don't have to look too hard. You don't have to look too hard to find those peculiar and particular differences that makes Warsaw, Warsaw. And for me, neon is one of those differences. People are very sort of nostalgic and passionate about the neons, not just in Warsaw, but all over Poland are groups of people actively involved in preserving the neons and trying to save them, display them, and learn about their history. There is a sort of ongoing love affair with neon itself as a medium. I don't think that will ever fade.
teraz zawsze możesz cieszyć się Nutellą. Potrzebujesz jedynie wolnej ręki i Nutelli Biredi, nowej przekąski wypełnionej kremem Nutella. Nutella Biredi, zawsze pod ręką. Jestem inżynierem i wiem, jak sprawić, by złożone systemy działały jak w zegarku. A w leczeniu zaparć ekspertem jest Dulcobis. Dulcobis przynosi ulgę szybko i dyskretnie. Dulcobis to niewielka tabletka, która dzięki specjalnej otoczce działa w miejscu problemu, uwalniając od zaparcia już po 6 godzinach. Dulcobis. Wiedza sprawdzona w działaniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A, zaczekaj, jeszcze kolano. Masaż na stawy? Jasne. A znasz Artresan Effect? 12 tygodni. I efekt jak widać. Artresan Effect wspiera odbudowę chrząstki i elastyczność stawów. Pierwsze efekty już od 7 dnia. Artresan Effect. Polski turysta odwiedza średnio ponad 7 stron rezerwacyjnych, zanim wybierze hotel. Jasna sprawa, chcemy być pewni, że znajdziemy najlepszą ofertę. Ale czemu tylko 7? Przecież jest ich dużo więcej. Zanim zarezerwujesz następny hotel, wypróbuj Trivago. Trivago porównuje jednocześnie ceny ponad 200 stron rezerwacyjnych i aplikacji, abyś mógł znaleźć swój idealny hotel w najlepszej cenie. Hotel? Trivago. Jestem Maciek. I jestem ojcem Oli, Julii i Franka. Ogólnie jest super. Jest dużo śmiechu, zabawy, ale czasami po prostu wszystko mnie boli. Na szczęście jest APAP. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. APAP. Sprawdzony na ból. A kiedy ból nie pozwala zasnąć, jest APAP Noc. Koi ból, sprowadza sen, nie uzależnia. APAP Noc. Dobranoc. Dlaczego karkówka z Biedronki jest tak świeża? Jest pakowana próżniowo i to ty otwierasz opakowanie, więc świeżość masz pod kontrolą. Karkówka wieprzowa pakowana próżniowo. Tylko 9,45 za kilogram. Świeże, bo z Biedronki. Kolejne przeziębienie? Przy pierwszych objawach infekcji weź Groplinozin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Groplinozin pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami. Polski nie ma. Chodzi o to, aby nie było. Polski mundur i pruska kokarda? Jakże to tak, panie pułkowniku? To będzie wojna. Innymi środkami, ale wojna. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Serial po rekonstrukcji cyfrowej. Dziś o 20.30 w Jedynce. Niedługo zobaczysz ojca. A kto pojedzie do krawarza? Może ja. Chcesz mnie kupić? Pragnę przebaczenia. Nie wiem, czy będzie ci dane zostać matką. Nikt nie może się dowiedzieć, że ja nie mogę mieć więcej dzieci. To już nie jest różnica zdań. To otwarta wojna. Jeszcze dziś wyruszę. Król mi za to zapłaci. Korona Królów. W środę o 18.30 w Jedynce. Włosy są słabe i łamliwe? Nie musisz szukać przyczyn. Weź Vitapil, który zawiera nie tylko biotynę, ale aż 16 składników, w tym kwas pantotenowy i krzem z pędów bambusa. Suplement diety Vitapil. Włosy nie wypadają i szybciej rosną. Dlaczego karkówka z Biedronki jest tak świeża? Jest pakowana próżniowo i to ty otwierasz opakowanie, więc świeżość masz pod kontrolą. Karkówka wieprzowa pakowana próżniowo. Tylko 9,45 za kilogram. Świeże, bo z Biedronki. Co ma pan dobrego na Wielkanoc? Polecam te kiełbasy, jest naprawdę pyszne. To poproszę 4 pędka. Na pewno wystarczy?
Niech niech będzie 8. Przy Ladzie w Kauflandzie dostaniesz dokładnie tyle, ile potrzebujesz na święta. Dziękuję. Spotkajmy się przy Ladzie. A w tym tygodniu w Kauflandzie kiełbasa pieprzowa z Lady 100 gramów, złoty 69. Kaufland na dobry tydzień. Jestem Maciek i jestem ojcem Oli, Julii i Franka. Ogólnie jest super. Jest dużo śmiechu, zabawy, ale czasami po prostu wszystko mnie boli. Na szczęście jest APAP. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. APAP. Sprawdzony na ból. A teraz APAP dla dzieci Forte. Mało leku dla maluszka. Znika gorączka, a lek nie podrażnia brzuszka. Sephora. Nowość od Makeup Forever. Ultra HD Perfector. Lekki podkład kryjący oraz Soft Light. Rozświetlacz w płynie. Lekka, ale kryjąca formuła. Delikatne perłowe rozświetlenie. Świeży i zdrowy wygląd od Makeup Forever. Zapraszamy do perfumerii Sephora i na sephora.pl. Sephora. Kolejne przeziębienie? Przy pierwszych objawach infekcji weź Groplinozin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Groplinozin pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami. Stres jest częścią naszego życia, a gdy jest zbyt duży, zaczyna przeszkadzać. Również dlatego, że stres powoduje utratę magnezu, a niedobór magnezu zwiększa podatność na stres. Ale stres może nam pomagać. Mobilizuje, pozwala zdobywać szczyty. Wybierz Magne B6, lek z wysoce przyswajalnym magnezem. Uzupełnij magnez i przekuj stres w działanie. Magne B6. Dołącz do stresu zaradnych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz zawsze możesz cieszyć się Nutellą.